Cześć, Siemka, witam Was po weekendzie. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam zaprezentować dzisiejszą przesyłkę oraz przesyłkę piątkową i jedną z wymian, która jeszcze nie była prezentowana na kanale, a została dokonana w międzyczasie. Więc zacznijmy od tych wymian, od tej wymiany. Na pierwszy ogień to autograf Jana Muchy, byłego bramkarza Legii Warszawa, w takiej karcie. Potem mamy autograf Dariusza Dudka w barwach Legii, brat Jerzego Dudka, tak z tyłu można zauważyć na karcie. I ostatni autograf to autograf Bilińskiego Kamila, który kiedyś grał w barwach Śląska, potem w barwach Żalgirisa Wilno. Teraz bodajże bawi gdzieś w Rumunii, o, w Stiele Bukareszt chyba. Bo gdzieś tam w Bukareszcie. Tak, więc to była jedna wymiana. Następnie moja piątkowa przesyłka. To była przesyłka z Bayernu Monachium. I otrzymałam od niej autograf Pepe Reiny, Bastiana Schweinsteigera, Ariana Robena, Rafini, Juana Bernata, Holgera Badstubera i Szabiego Alonso. Na tym autografie mi zależało szczególnie, bo jest to były gracz Realu Madryt, którego jestem wielką fanką, więc super autografik. Więc te autografie z Bayernu zacne. Teraz już mam była praktycznie całą kadrę Bayernu z tych topowych graczy, tam jeszcze tych rezerwowych bym musiała dozbierać, a to jakoś się wyśle liścik. A dzisiejsza przesyłka to jest przesyłka z Manchesteru. Nie mam pojęcia, co w niej jest. W sensie na jakieś autografie na pewno, ale jakie to nie wiem. Nie powiem Wam. Tylko zobaczę, które są zdjęcia. I Andre Herrera. Będą rozmazane? Nie będą. Więc mega. Trzy autografy na zdjęciach. Tu mamy drugie zdjęcie i trzecie. Więc to mega przesyłka, kolejna z Manchesteru. Manchester nie zawodzi. Manchester rządzi, jest najlepszy. W sensie, jeżeli chodzi o wysyłanie autografów. Tak więc to by było na tyle z dzisiejszej przesyłki. Dzisiaj Wam zaprezentowałam tyle autografów. W tym przesyłkę z Manchesteru w jedną wymianę oraz moją piątkową przesyłkę z Bayernu Monachium. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam serdecznie do kolejnych. Pozdrawiam, Karolajna.